Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie krótki odcineczek zatytułowany Owoc żywota Twojego Jezus. Wracam właśnie z przesłuchania w ZUS-ie, mam teraz kontrol. Tutaj przy okazji wszystkim, którzy prowadzą działalności, polecam mieć takie biuro księgowe, które zajmuje się, znaczy przyjmuje kontrolę, tak jak ja mam upoważnienia dla mojego biura rachunkowego i jak jest taka kontrola, to ja nawet o tym do końca nie wiem. Oni przychodzą, mówią, że przychodzą i później mnie ewentualnie wzywają, żeby o coś dopytać i na końcu wysyłają protokół, więc ja nawet nie wiem, że oni u mnie są, bo siedzą w biurze księgowym, a nie u mnie. I to jest dość duży komfort psychiczny, można się zająć swoimi sprawami. Ale wracając do tematu. Wracam właśnie z kontroli w ZUS-ie i tak mnie wzięło na przemyślenia, żeby nagrać ten odcinek. I za dwie sprawy muszę ZUS uczciwie pochwalić. Pierwsza sprawa to jest taka, że zadzwoniła do mnie pani z ZUS-u i powiedziała, że ma do mnie tam kilkanaście pytań, żebym zarezerwował sobie 2 godziny i przyjechał do nich. W związku z tym, że mam dzisiaj masę roboty, mówię jej, od której pracuję, bo nie będę miał za bardzo czasu. I pani powiedziała, że od 6:00. Co mnie niezmiernie ucieszyło, że od 6:00 do 8:00 mogłem u nich wszystko załatwić i zająć się swoimi sprawami. Więc za to akurat wielki szacun dla pracowników ZUS-u, że przychodzą tak wcześnie i przedsiębiorcy mogą się z nimi umówić. A druga sprawa to jest ten portal PUE ZUS. To już od tych tarcz, postojówek i tak dalej zauważyłem, że w ogóle nie trzeba się do nich fatygować, tylko można faktycznie wszystko przez neta załatwić z drobnymi wyjątkami. Znaczy pominę, że to jest najdroższy cywilny chyba program, który został kupiony przez kogokolwiek na tej planecie. I jest to jedyny program, który potrafi policzyć coś, czego nie ma, czyli emerytury Polaków, ale działa. Działa program i można większość rzeczy załatwić przez internet, a nie trzeba jeździć do tego ZUS-u. Więc za to też delikatny plus. Ale nie mówię tutaj o koszcie tego programu, o koszcie jego serwisowania, utrzymania serwerów i tak dalej, tylko o tym, że on po prostu działa. I wracając do tematu, o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć dzisiaj właśnie o emeryturach. ZUS się zajmuje emeryturami, o tym każdy wie. I tutaj chciałem szczególnie uderzyć do ludzi młodych, którzy zaczynają swoje kariery zawodowe, żeby się poważnie zastanowili na tym, czy oni chcą zawierzyć ZUS-owi, jeżeli chodzi o kwestie swojej starości. I tak bardzo krótko wytłumaczę, jak sprawa wygląda. ZUS po pierwsze jest bankrutem. Można sobie to sprawdzić w internecie. Finansami ZUS-u się zajmuje tak zwany FUS, czyli Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. To jest taka kasa ZUS-u, gdzie spływają wszystkie składki i wypłacają emerytury. Jak to wygląda? Chyba za zeszły rok, proszę mnie poprawić, jeżeli będą błędy, bo wykład o ZUS-ie miałem przygotowany 2 lata wstecz. Kilka rzeczy mi już z głowy wyleciało, kilka danych może być delikatnie już nieaktualnych, więc jeżeli ktoś ma aktualne, proszę poprawiać w komentarzach. Do rzeczy. FUS, czyli ten Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który się zajmuje kasą ZUS-u, rok rocznie wypłaca emerytom i rencistom 210 miliardów złotych. Natomiast wpływy do ZUS-u ze składek, które są pobierane od wszystkich płatników, to jest około 140 miliardów złotych. Więc wychodzi 70 miliardów złotych manka, które są dokładane z budżetu państwa. Czyli 1/3 to jest dokładana, co świadczy o tym, że ZUS już jest dawno niewypłacalny. I proszę nie wierzyć w to, jak się wam wmawia, że pracodawca od was pobiera składki, które są przekazywane do ZUS-u i one tam sobie siedzą, gdzieś schowane w sejfie i czekają, aż wy będziecie starzy, to oni wam te pieniądze oddadzą, a po drodze jeszcze inwestują. Nie, tak nie jest. Te pieniądze są księgowane tylko, czyli zapisywane, że na waszym rachunku tyle jest i one są na bieżąco wypłacane emerytom, bo ZUS tej kasy już dawno nie ma. I nie wiadomo, skąd on ją weźmie wtedy, jak ja, czy wy będziecie przechodzić na emerytury. I to jest niesamowity kłopot. Ja temat podnoszę już prawie od 10 lat i przestrzegałem o tym, że będzie tragedia i tragedia będzie. Zaczyna to już do nas pukać, bo kobiety z roczników 60. zaczynają przechodzić na emerytury i widzą, jak te emerytury są opłakane. I one będą opłakane. Będą jeszcze gorsze. Proszę zwrócić uwagę na to, że na chwilę obecną stopa zastąpienia jest to, jakby powiedzieć, twoja emerytura przyrównana do twojej ostatniej pensji. Czyli jeżeli zarabiasz teraz 10 tysięcy złotych, stopę zastąpienia mamy 50%, to twoja emerytura wyniesie około 5 tysięcy złotych. Ta stopa zastąpienia teraz wynosi około 50%. Natomiast jak ja będę przechodził na emeryturę, to ta stopa zastąpienia będzie wynosiła już około 30%. I ona cały czas będzie jechać w dół. Jest to wielce zależne od demografii. A demografia u nas w Polsce leży i nie pomoże temu ani 500+, ani 12 000+, ani żaden inny plus, bo nikt się nie decyduje na dziecko, żeby dostać na to jakieś benefity. Ludzie się kochają, decydują się na dziecko. Rząd w tym skutecznie przeszkadza, bo blokuje ludziom możliwość indywidualnego rozwoju, a w zamian za to on chce wszystkich utrzymywać, dawać mieszkania, dawać wyprawki do szkoły,
dawać bony turystyczne, dawać wszystko wszystkim, tylko po drodze jeszcze organizuję sobie do tego armię urzędników, którzy muszą to ogarniać. Ale nie będziemy się nad tym dzisiaj rozprawiać i pastwić. Wracając do tego ZUS-u, sytuacja jest naprawdę poważna i nagrywam ten materiał, żeby już uczulić młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, którzy już są na tym rynku pracy, żeby się zastanowili nad swoim indywidualnym oszczędzaniem. I nie mówię tutaj o tych PPK, czy nie mówię tutaj o ZUS-ie, tylko mówię o indywidualnych sprawach, czyli na przykład kupno nieruchomości, inwestowanie w kruszce, inwestowanie w kryptowaluty i ktokolwiek w czym tam ma jakąś podstawową wiedzę. To nie jest poradnik inwestycyjny, tylko to jest zachęta do tego, żeby się nad tym zastanowić. Ja na przykład sobie dość mocno zdywersyfikowałem swoje oszczędności, jak wjechał koronawirus, czyli część puściłem w rynek krypto, część puściłem w rynek nieruchomości i zacząłem też się zastanawiać nad kruszcami, czyli złoto i srebro. I to ze złotem jest sprawa prosta, bo cena jest tam warunkowana na giełdzie i do tego delikatny spread dealera. O tyle ze srebrem jest gorzej, bo srebro jest dowatowane, czyli do ceny kruszcu musicie sobie doliczyć 23% VAT-u, co już takie fajne nie jest. Ale warto się nad tym zastanawiać, bo już nawet niektórzy ludzie w ZUS-ie mówią, że z emeryturami naszymi będzie tragedia. I o tym trzeba myśleć, nad tym trzeba się zastanawiać, żeby się na przyszłość zabezpieczyć. Tutaj jeszcze jedna kwestia ZUS-u. Jeszcze nie tak dawno, na przykładzie mojego dziadka, on był jednym z pierwszych roczników, które przechodziły na emeryturę w tym kraju i oni te emerytury dostawali, bo wtedy było tak, że na jednego emeryta było tam dwóch, trzech czy czterech pracujących i nie było kłopotu, bo tych dzieci było dużo, mieliśmy wyż demograficzny powojenny, mieliśmy wyż demograficzny w stanie wojennym i to się jakoś wszystko spinało. Teraz już się nie spina, bo jest coraz mniej młodych ludzi, a coraz więcej emerytów i niedługo będzie taka sytuacja, że na jednego pracującego będzie dwóch emerytów i nikt tego nie będzie w stanie utrzymać, więc ten system po prostu dupnie i to z wielkim, wielkim hukiem. I ZUS właśnie zniszczył te takie relacje rodzinne, bo dawniej było tak, że mieli ludzie dużo dzieci, powiedzieli, że tylko dzieci im mogą pomóc na starość, pomóc im w obowiązkach codziennych, w gospodarce, w pracy, w czymkolwiek. I tak to faktycznie działało, ile ktoś sobie źle dzieci nie wychował, żeby zostawiły, bo tak to mniej więcej działało. Przyszedł wielki dobrodziej ZUS i on powiedział, słuchajcie, my się będziemy wami na starość zajmować, nie martwcie się niczym. I ludzie to łyknęli. Teraz wielu ludzi wychodzi z takiego założenia, że nie ma sensu posiadać dzieci albo wielu dzieci, no bo przecież jest ZUS i jak ja będę stary, już niedołężny, to będę miał emeryturę i będę sobie jakoś tam żył. Tutaj się coraz bardziej okazuje, że tak to wyglądać nie będzie. Więc trzy razy apeluję o to, aby się zastanowić nad indywidualnymi swoimi instrumentami, które będą cały czas do Twojej dyspozycji, które będziesz mógł sobie w każdej chwili wypłacić, jakbyś się ciężko rozchorował albo byś potrzebował kapitału, mieszkanie, złoto, krypto możesz sprzedać, a ZUS Ci Twoich składek nie wypłaci. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, te składki nie są dziedziczone, tak jak ZUS mówi, bo jedyne co Ci ZUS zagwarantuje to zasiłek pogrzebowy i tam część tylko tych składek, jak napiszesz do nich pismo, to Twoje dzieci mogą dostać. To jest druga sprawa i kolejna sprawa jest taka, nie chcę nikogo martwić, ale z danych GUS-u jasno wynika, że co czwarty facet niestety nie dożywa emerytury. I takim miłym akcentem kończę ten swój króciutki wykład o ZUS-ie, a Wy myślcie o tym, jak się nie dać, żeby nie powiedzieć niegrzecznie, zaskoczyć ZUS-owi. Dobrego dnia i pomyślnych przemyśleń. Czołem.